Magiczne przesłanie od wróżek na ten tydzień. Mamy grudzień i zobaczmy, co przekażą nam dziś w poniedziałek wróżki na cały ten tydzień. Jakie wskazówki, rady, drogowskazy pokażą nam w kartach anioły. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów nowych i tych, którzy zaglądają tu codziennie. Witam wszystkich subskrybentów. Nowych słuchaczy proszę o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście odwiedzali mnie częściej i by YouTube powiadamiał Was o moich nowych, bezpłatnych wróżbach, o horoskopach, rytuałach. Więc zasubskrybuj mój kanał. Proszę również o komentarze i kciuczki w górę, czyli lajki. Oczywiście robię również wróżby indywidualne, prywatne, które są dokładne i skupiają się tylko na Waszych problemach. Proszę, napiszcie do mnie poprzez mój e-mail. Adres e-mailowy znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne odbywają się na podstawie Waszych zdjęć, Waszych dat urodzenia i Waszych konkretnych pytań do kart. Zapraszam. Teraz zobaczmy, co pokaże nam karta anielska, którą dziś dla Państwa wylosowałam. Magiczne przesłanie od wróżek. Przyjrzyjmy się najpierw ilustracji na tej karcie. Anioł, który pięknie, elegancko frunie w jakiejś magicznej przestrzeni. Piękne kolory, żywe, aktywne. Kolor czerwony to aktywność, energia, witalność. Kolor niebieski to spokój. Spokój ducha, relaks, wyciszenie się, odprężenie. Kolor żółty to radość, pozytywna energia, pozytywne myśli, również witalność i dobry czas, słoneczny. Te kolory mówią o spokoju ducha i o witalności ciała, o aktywności. Zobaczmy, co chce nam powiedzieć ta karta o tym aniole, który tak z taką elegancją tutaj frunie, jakby tańczył w przestrzeni. Zacznij ćwiczyć. W zdrowym ciele zdrowy duch. Widzicie, kochani, zdrowa dusza, zdrowe ciało, witalność, energia, aktywność, elegancja, ruch. Czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. Zobaczmy, co o tej karcie powie nam doktor Doreen Virtue w swojej książeczce. Zacznij ćwiczyć. W zdrowym ciele zdrowy duch. Wróżki wiedzą, jak ważna jest aktywność fizyczna. Przez cały dzień bawią się, tańczą i biegają, co pozwala im utrzymać dobrą kondycję fizyczną. Ćwiczenia to sekret energii, zdrowia i szczęścia. Kiedy ćwiczysz, w cudowny sposób uwalniasz się od stresu, inicjując zmiany na lepsze w każdej dziedzinie swojego życia, na przykład karierze zawodowej, finansach czy relacjach z bliskimi.
Wyciągnąłeś tę kartę, bo Twoje ciało potrzebuje stymulacji mięśni lub układu krążenia. Poproś wróżki o pomoc w znalezieniu czasu i motywacji, tak, byś czerpał z tego radość. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zrób dziś jakiś wysiłek fizyczny. Weź przykład z wróżek i zapisz się na kurs tańca. Ćwicz na dworze, blisko natury, by odczuć dobroczynny wpływ świeżego powietrza i słońca oraz nawiązać bliższy kontakt z wróżkami. Uprawiaj jogę, tai chi oraz inne wschodnie ćwiczenia. Ćwicz ze swoimi dziećmi lub inną ukochaną osobą. Dołącz do drużyny sportowej, by poznać nowych przyjaciół. Stosuj pozytywne afirmacje wobec swojego ciała. Kochani, ćwiczenie ciała, ćwiczenia umysłu i ćwiczenia duszy. To wszystkie różnorakie ćwiczenia, które jednak powodują, że jesteśmy zdrowsi, silniejsi, energiczni. Zarówno nasze ciało poprzez ćwiczenia fizyczne, nasz umysł poprzez ćwiczenia pamięci na przykład i nasz duch, naszą duszę można również ćwiczyć poprzez oczyszczanie się, poprzez relaks, wyciszenie się, afirmacje, medytacje, wizualizacje, marzenia, jak również sprawy magiczne. Nieraz również sprawy magiczne pozwalają Wam się odprężyć i robią dobrze Waszej duszy. Ćwiczmy więc nasze ciało, nasz umysł i naszą duszę. To bardzo ważne dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zobaczmy jeszcze, kochani, klucze anielskie, które mają za zadanie to, byś otworzył drzwi do swego serca, byś posłuchał swego serca, swojej duszy. Wzbogacasz życie swoją osobą. Być może dla kogoś z rodziny, z partnerstwa, z pracy, z kręgu Twoich przyjaciół jesteś bardzo, bardzo ważny, ważna. Wzbogacasz w jakiś sposób życie swoją osobą. Być może robisz coś pięknego, kreatywnego, co cieszy innych ludzi, co doceniają inni. Bądź uprzejmy. Czyli bądź przyjazny, kieruj się sercem, miły, uprzejmy, sympatyczny. Porzuć troski. Jeśli tylko się troszczysz i przejmujesz i masz ciągle smutne, negatywne myśli, to blokujesz szczęście, które być może stoi u progu. Więc porzuć troski i myśl pozytywnie. Takie karty, klucze do Waszego serca, do Waszej duszy wypadły mi dzisiaj. Więc przemyślcie sobie tą wróżbę na ten tydzień. Przemyślcie sobie, jak możecie ćwiczyć Wasze ciało, Wasz umysł i Waszą duszę. I bądźcie aktywni. Dziękuję serdecznie za odwiedziny. Proszę, odwiedzaj mój kanał codziennie i najlepiej zostaw swoją subskrypcję. Do usłyszenia. Już wkrótce.